To pierwsze takie mieszkanie na Dolnym Śląsku, pierwsze w Polsce. Niewiele jest takich miejsc na świecie. Mieszkanie wytchnieniowe przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznej opieki po to, by ich opiekunowie mogli odpocząć, odetchnąć, podleczyć się, właśnie znaleźć wytchnienie. Po raz pierwszy możemy Państwu pokazać podopiecznych tego ośrodka. Pani Agnieszka mieszka w ośrodku od kilku dni. Cieszy się, że będzie mogła tu być jeszcze przez ponad tydzień. Na brak zajęć nie narzeka. Pyta pani normalnie. Czesiewskiego, rozwiązuję krzyżówki, maluję. Wychodzę na spacer i tyle. Nie wiem, co mi jeszcze powiedzieć. Pani Agnieszka cierpi na zespół wiecznego głodu. Musi mieć zapewnioną opiekę przez 24 godziny na dobę. Na co dzień robi to jej siostra. Ale tu są specjaliści, więc ona może odpocząć. Z takiej pomocy skorzystało już ponad 40 rodzin. Mają szansę naładować akumulatory, podreperować zdrowie, odpocząć od siebie, bo pomimo, że się kocha tych bliskich z różnymi niepełnosprawnościami, no to jest to jednak ciężka praca, 24 godziny na dobę. Dzięki temu, że mamy tą opiekę zapewnioną dla tych osób, mogą normalnie funkcjonować. Dla pani Stanisławy pobyt w ośrodku jest jak wakacyjny wyjazd. Cudownie, kochani. To jedno, że teren jest piękny, bo zięć też ma ogród taki piękny. Piękny teren, piękny ogród, piękny tu. Ludzie, goście niesamowici, życzliwi, szczerzy. Tak się czuję jak u siebie w domu, jak u swojej matki. Dziś jest szczególny dzień. Pani Stanisława obchodzi 89. urodziny. To świetna okazja do świętowania. Pracownicy ośrodka nie mogli przeoczyć takiej okazji. Ale pobyt w mieszkaniu wytchnieniowym był koniecznością. Córka pani Stanisławy walczy z chorobą nowotworową. Tutaj to przyszłam, bo córka mi chora, poważnie chora jest. Jeździ na Hirschfelda, jeździ, już jest po operacji. Przerzuty ma na wątrobę czy coś. Także ja i w domu beczę, płaczę. Właśnie w takich sytuacjach, dla takich rodzin, mieszkanie wytchnień jest najbardziej potrzebne. Tu fachowa jest opieka do tego stopnia, że my najpierw przeprowadzamy wywiad, żeby zorientować się, jakie potrzeby taka osoba ma, co musimy dostosować w mieszkaniu, żeby przygotować, czy to większy pokój, czy mniejszy pokój. Po to, żeby ten rodzic, czy to opiekun, czy to jest syn, czy to jest córka, mogli na spokojnie odpocząć, iść do fryzjera, do kina, do lekarza, nie martwiąc się o to, że ta druga osoba będzie gdzieś tam sama. Mieszkanie opieki wytchnieniowej przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, także leżących i karmionych dojelitowo. Pomoc jest bezpłatna. W kolejce czekają kolejni podopieczni. Katarzyna Sudnik, Echo 24.